Niewątpliwie polskie wojsko, w szczególności dowództwo, przechodzi poważny kryzys. Kolejny aktywista wojenny na stanowisku generalskim. Oto stanowisko naszego wojskowego. Nie pierwszego dnia, ale w pierwszej minucie uderzymy we wszystkie cele strategiczne w promieniu 300 kilometrów. Zaatakujemy bezpośrednio Sankt Petersburg. A to wszystko, gdy Rosja przekroczy granicę Litwy chociaż o centymetr. A gdzie konsultacje państw NATO? Zgodnie z artykułem 4, zrzeszone w nim 32 państwa muszą przecież podjąć wspólne decyzje. Dodaje później, że Polska właśnie kupiła 800 rakiet o zasięgu do 900 kilometrów. Każdy polski cywil wie, że Rosja posiada broń atomową i jakie mogą być jej konsekwencje. Żeby złagodzić ton swoich słów, wspomina coś o narracji. Jednakże takie słowa nie powinny w ogóle paść z ust polskiego generała. Zastanawiam się, czy bardziej jest dyletantem, czy może wariatem. W obu przypadkach z pewnością nie nadaje się na to stanowisko. A czy nadaje się na zwykłego szeregowca? Myślę, że powinien swych sił spróbować jako anglista. Mówi bardzo dobrze po angielsku. Nie powinien jednak więcej spędzać czasu w mundurze, gdyż jego wizje prezentowane na konferencjach są nadzwyczaj przerażające. Polska potrzebuje teraz polskiego rządu, bo dymisja obecnego jest raczej nieunikniona, a nasza armia, w szczególności jego dowództwo, przechodzi bardzo poważny kryzys.